Dominikanin święty Tomasz z Akwinu urodził się 800 lat temu, ale ma nam wciąż bardzo wiele do powiedzenia. Rozmowy z Akwinatą to cykl na dominikanie.pl, w czasie którego razem z moimi gośćmi, moimi współbraćmi, specjalistami z teologii, filozofii, historii, rozmawiam o tym, do czego ich i nas inspiruje dzisiaj święty Tomasz z Akwinu. Nazywam się Dominik Jaroczewski i jestem regensem polskich dominikanów, to znaczy bratem odpowiedzialnym za studia w naszej prowincji, a moim dzisiejszym gościem jest mój współbrat Tomasz Kalisz, historyk, doktorat na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, sekretarz Dominikańskiego Instytutu Historycznego, specjalista od średniowiecznych dominikanów, kodykologii i prozopografii. Witaj, Tomku. Witaj, Dominiku. Dziękuję za zaproszenie już od razu. No, chciałbym z tobą porozmawiać troszeczkę o tym, jak wyglądał nasz zakon w czasach świętego Tomasza z Akwinu. Dominik, no, to nie było tak, że się obudził któregoś dnia, postanowił założyć zakon, poszedł do urzędu go zarejestrować. To tak się wydarzyło. Pierwsze lata XIII wieku zbierają się wokół niego pierwsi bracia. Potem 1216 i 17 rok to są dwie takie bulle, które też tak symbolicznie, historycznie wiążemy z początkami zakonu. Kiedy Tomasz się urodzi, to ten zakon ma kilka lat. Kiedy do niego wstąpi, nieco ponad 20 lat będzie liczył zakon. Co to znaczyło w tamtych czasach być dominikaninem? Jak dominikanie byli postrzegani, kiedy Tomasz przyszedł się oblec w biały habit? No, święty Tomasz z Akwinu, który wstąpił prawdopodobnie około 1244 roku do zakonu, wstąpił inspirując się, patrząc na kazania braci, na ich takie mocne, pełne gorliwości ducha, płomienne kazania, umiłowanie studium, ale przede wszystkim miał kontakt z pierwszym pokoleniem dominikanów, które znało świętego Dominika, założyciela. Mhm. Jakby ta, powiedzmy, sukcesja, ten kontakt z założycielem, ciągle jeszcze to wszystko przebywało w tych pierwszych braciach. Tomasz z Akwinu, kiedy wstępował do zakonu, miał też kontakt, poznał ówczesnego mistrza zakonu, Jana z Wildeshausen, niemieckiego dominikanina, który tak brzmi. Tak, z Wildeshausen, albo z kolonii, możemy mówić teutończyk, który został obuczony, przyjęty do zakonu przez świętego Dominika. A gdzie go spotkał? Spotkał go w Neapolu. W Neapolu, ponieważ Tomasz spotkał dominikanów w Neapolu i ci dominikanie, których spotkał, to byli Neapolitańczycy, no Włosi to byłby anachronizm. Czy to była jakaś międzynarodowa wspólnota? Jak to wtedy w średniowieczu wyglądało? Akurat wtedy w Neapolu to byli Neapolitańczycy i tam, kiedy spotkał ich święty Tomasz z Akwinu, to była trójka dominikanów. Jeszcze wtedy, na samym początku, nie było ukształtowanego tego pełnego konwentu, dopiero potem konwent świętego Dominika. W którym mieszkali, tak? Tak, dokładnie. Natomiast zainspirowali go wtedy, kiedy on uczył się na studium generale w Neapolu, założonym jeszcze przez cesarza Ferdynanda II. I tam właśnie przychodzili dominikanie słuchać tych wykładów, ale też głosić. Rozmawiali ze studentami i to zainspirowało świętego Tomasza, ta otwartość i pragnienie wiedzy i przekazywania tej wiedzy i też rozmowy z innymi, ze studentami, właśnie tych dominikanów pierwszych. Ale też, już tutaj oczywiście cały czas mówimy o przekazywaniu wiedzy, poznawaniu, ale to, co było charakterystyczne dla dominikanów w tamtym czasie, to było życie w ubóstwie. Przyjęcie dobrowolnego ubóstwa. Co to ubóstwo znaczyło w tamtych czasach? No, Tomasz nie pochodził z ubogiej rodziny, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. I to było problemem w jego wstąpieniu do zakonu, prawda? Tak, troszkę miał przez to kłopoty, przez to swoje pochodzenie, ponieważ na początku był przeznaczony, nawet proponowano mu, żeby był opatem na Monte Cassino, był oblatem benedyktyńskim. Praktycznie od kilkulatek, tak, spędził tam czas. Czy pisać nie umiał, czytać nie umiał, ale już był desygnowany na przyszłego opata. Ta kariera nie do pozazdroszczenia. Do pozazdroszczenia, oczywiście. Więc jakby miał ten kontakt z monastycyzmem i z życiem mniejszym już od początku. ale nie chciał nim zostać, tym opatem benedyktynem. To, co zainspirowało, to właśnie... Obciach? Wydaje mi się, że ta otwartość Dominikanów, wyjście Dominikanów do ludzi, ponieważ benedyktyni a dominikanie to są dwa, powiedzmy, takie odmiany życia zakonnego. Mnisi oraz to, co wprowadził Nowek, co pytałeś na początku, święty Dominik, to właśnie życie zakonne, mendykanckie. Troszkę coś nowego w kościele katolickim w XIII wieku. Taka też, powiedzmy, nowość prawna, ponieważ istnieli wtedy księża decyzjalni oraz mnisi, którzy zamykali się w klasztorach, celebrowali wspólną liturgię, uciekali od świata, żeby osiągnąć świętość. Powstali dominikanie, w ogóle zakony mendykańskie, które ich życie było podobne do życia mniszego, ale oni wychodzili z klasztoru i głosili. Byli ubodzy. To wydaje mi się najbardziej też jakby pociągnęło Tomasza z Akwinu do zakonu, to przyjęcie dobrowolnego ubóstwa. To słowo właśnie dobrowolne, w którym kryje się słowo wolność. To jest bardzo piękna taka idea i motywacja, mi się wydaje. Czyli Tomasz chciał być ubogi. Co to faktycznie w tamtych czasach oznaczało? No bo możemy czasem tak się rozróżnia. Mogą być ubodzy bracia w bogatych klasztorach albo bogate klasztory... Nie, ubogie klasztor bogatych braci. Bogatych braci, dokładnie. Święty Dominik, ta pierwotna idea świętego Dominika, żeby jego bracia i on byli ubodzy, narodziła się w kontakcie z heretykami, ale z grupami katarów, albigensów, którzy żyli ubogo. Którzy żyli też w takim oddaleniu od doktryny Kościoła. Też w oddaleniu od grup ludzi bogatych. I właśnie to ubóstwo ich, które przyjmowali owe te wspólnoty heretyckie, też oddalało ich od samego Kościoła. Oni stawali się ubodzy też, jeśli chodzi o doktrynę, ubodzy, jeśli chodzi o wiedzę, znajomość Ewangelii, Słowa Bożego. I ta pierwotna idea Dominika była taka, aby upodabniać się do Chrystusa, ale też być bliżej nich i przekonywać ich do nauczania Kościoła, przekonywać ich do Pisma Świętego, właśnie stając się właśnie słowem i przykładem, stając się ubogim. Ubóstwo właśnie niesie w sobie też słowo wolność, lekkość. I święty Dominik chciał, żeby jego bracia nie mieli ciężaru pieniędzy, nie mieli ciężaru majątków. Bo jak mówiłeś o bogatych klasztorach, to bogaty klasztor ma posiadłości, własności, którymi trzeba zarządzać. I tak właśnie te klasztory mniejsze tak miały wielkie fundacje, ziemie, nadania i potrzebowali też ludzi, którzy wokół których właśnie tych nadań, tych własności pracują. To była wielka taka machina, takie wielkie przedsiębiorstwo, parę wiosek do obstawienia. Natomiast dominikanie nie mogli mieć tego. No ale z drugiej strony można by sobie tak pomyśleć, że jednak te środki finansowe, one służą misji, że jednak pieniądze dają wolność, nie tylko zabierają, bo na przykład można swobodniej podróżować, można budować klasztory, biblioteki, książki nie były tanie. No więc tak jakieś absolutne ubóstwo, które tak może bardziej ze świętym Franciszkiem się kojarzy, trudno mi jest pogodzić z realiami życia akademickiego, naukowego. Tak za czasów Tomasza, jak i współcześnie. Doskonale wiemy, ile kosztują dzisiaj książki, ile kosztują wyjazdy naukowe. To nie są tanie rzeczy. Oczywiście i tutaj trzeba rozróżnić, że dobrowolne ubóstwo w takiej koncepcji dominikańskiej różni się od radykalnego ubóstwa franciszkańskiego, przyjętego przez świętego Franciszka, a potem jego następców. Tak rozróżniając bardzo też ogólnie, u franciszkanów chodziło o nieposiadanie żadnej własności, ani prywatnej, ani też takiej wspólnej, co rodzi pewne trudności, ale święty Franciszek właśnie chciał być całkowicie wyzbyty od wszelkiej własności. Bracia nic nie mogli dostawać. Później oczywiście te regulacje trochę się pozmieniały, natomiast święty Dominik właśnie nie mówił o radykalnym ubóstwie, także niczego nie możemy posiadać, bo posiadamy klasztory i konstytucje dominikańskie XIII-wieczne mówią o klasztorach, kościołach i tak dalej. Wspomniałeś właśnie o książkach, trzeba mieć książki, żeby się uczyć. Nawet habit, który ma dominikanin, To jest jakaś jego własność. I w koncepcji właśnie dominikańskiej, w tym, tej idei dominikowej, bracia mieli własność nie taką prywatną, ale wspólnotową. To, co my posiadamy, to jest nasze wspólne. Czyli na przykład, i to w sumie do dzisiaj mamy chyba w konstytucjach, że mamy. Tak, że to, co posiadamy, to nie jest nasza własność prywatna, tylko całej wspólnoty. Może coś być na użytek. Na użytek. Przeznaczone. Czyli na przykład dzisiaj mamy samochód, to nie jest mój samochód, tylko należy do klasztoru. Nawet nie należy do przeora, tylko przeor jest administratorem. I tak samo było w XIII wieku, że to, co Dominikanie mają, klasztor, ziemię, ale tylko taka, która służy im pod wybudowanie klasztoru i kościoła, należy do wspólnoty. Czy nawet książki, które posiadają, należą do wspólnoty, ale i tu Dominikanie mówią, i można powiedzieć, że troszkę już dotyka to świętego Tomasza i jego czasów, bo kiedy Tomasz wstępował, to zaczynały w kościele w Europie Zachodniej, rozpoczęły się konflikty na tle ubóstwa mendykanckiego. Także nawet porównywano Dominikanów do heretyków i nowego antychrysta w ówczesnym kościele. Mianowicie, bo byli za ubodzy. Kościół nie może być za ubogi. Nie może być za ubogi, ale też Dominikanie przez to swoje ubóstwo, które oczywiście było też regulowane różnymi bólami, nadaniami papieskimi, bo jeszcze tak wracając, utrzymywali się też z jałmużny, czyli to, co ludzie przyniosą. Utrzymywali się z ofiar, za jakieś sakramenty. To było też regulowane z odpowiednim biskupem i tak dalej. I to miało im starczyć do życia. Po tych 20-30 latach od założenia zakonu Dominikanie byli bardzo popularni i ludzie zaczęli przejść do Dominikanów. Przez to oczywiście, może tak powiem brzydko, że jeśli jest więcej ludzi, to jest więcej pieniędzy. I tu zaczęły się pewne konflikty na tle takim finansowym i trochę ideologicznym między klerem decyzjalnym a mendykantami, czyli zakonami żebraczymi. Skąd my to znamy? Więc i w sumie do dzisiaj tak jest. No właśnie, bo nie chodzą do parafii, tylko do dominikanów. Tak, tak, ale jeszcze jeśli mówimy o tym XIII wieku, ponieważ tu teraz, gdzie żyjemy w naszych czasach, no to dominikanie też prowadzą parafię. Natomiast w XIII wieku i też niektórzy też tak mówią, że dominikanie nie prowadzili żadnej parafii, nie mogli prowadzić. Ale coś czujesz, że coś znalazłeś. I nie prowadziliśmy żadnej parafii w XIII wieku, ponieważ z parafią, akurat my się z tym problemem już teraz nie spotykamy, z parafią wiąże się urząd proboszcza, a z urzędem proboszcza wiąże się beneficjum, a więc dany majątek przypisany do tego urzędu. Tak, żeby kler mógł się utrzymywać właśnie z tego beneficjum, czyli jakieś ziemie, mógł mieć młyn na tej ziemi, jakieś, nie wiem, bydło, z którego się utrzymywał kler, każdy urząd w kościele. I to jest coś, mi się wydaje, czymś fantastycznym. U świętego Dominika to była rezygnacja z beneficjów. I dlatego dominikanie nie przyjmowali parafii, bo nie mogli być proboszczami, bo jeśli byliby proboszczami, mieliby beneficjum. Dlatego nie przyjmowali żadnych urzędów w kościele katolickim. Oczywiście tam sporadycznie byli biskupami, ale tak, to już jest troszkę inna taka kwestia. Co w XIII wieku, no już w połowie zaczęto krytykować i zakon kaznodziejski nie chciał, żeby dominikanie zostawali biskupami. Chociaż mieliśmy 4 papieży ostatecznie. Źle na tym nie wyszliśmy i Kościół chyba też źle na tych dominikańskich papieżach nie wyszedł, ale to już może tak, to na inny temat. Inny temat, tak, dokładnie. No, Tomasz pochodził z bogatej, wpływowej, arystokratycznej rodziny. Wprawdzie po przejściach, bo obstawiła nie tę stronę w wojnie między cesarzem a papieżem i to być może też Tomaszowi trochę pomogło wstąpić do dominikanów. Podobnie jak ojciec Joachim Badeni mówił, że bycie dominikaniem zawdzięcza Stalinowi, bo dzięki Stalinowi rodzina straciła majątek i nie miał zobowiązań do opieki nad tym majątkiem. Ale czy my coś wiemy trochę szerzej, tak społecznie, skąd wywodzili się pierwsi dominikanie, może też współbracia z tego drugiego pokolenia, kiedy już jest Tomasz, czy to też byli tacy synowie arystokratycznych rodzin, a może parweniusze, chłopi, czy coś o takiego wiemy? może tutaj szokuje, ale pierwsi Dominikanie, to pierwsze pokolenie, też późniejsze, wywodziło się z kleru decyzjalnego. To byli księża. Nasz święty Jacek przecież był kanonikiem kapituły katedralnej tutaj na Wawelu. Więc to był ten, właśnie ten ideał dominikański pociągał samych księży, którzy pragnęli reformy ówczesnej gregoriańskiej w XIII wieku, reformy kościoła. Ale też taka druga grupa, bardzo taka mocna, to byli wykładowcy uniwersyteccy z XIII wieku oraz studenci. Święty Dominik miał taką, cały czas chwalę tego świętego Dominika, bo to był człowiek, który mocno stąpał po ziemi, był człowiekiem racjonalnym, nie był lekko duchem i pierwszych braci wysłał z tego głównego pierwszego klasztoru w Toulouse, wysłał do wielkich ośrodków miejskich, przede wszystkim uniwersyteckich, bo wiedział, że tam zbierają się studenci, są wykładowcy i chciał, żeby bracia też studiowali, mieli kontakt po prostu z wiedzą i prawdą. I to właśnie przyciągnęło młodych ludzi, wykładowców do zakonu. Świętego Tomasza z Akwinu, świętego Alberta z Kolonii. Można powiedzieć, że święty Tomasz z Akwinu był w pewnym ekwiwalencie dzisiejszych duszpasterstw akademickich. Tak? To taki student z beczki, który wstąpił do zakonu. No ale sam swojej też kariery studenckiej nie zakończył na Neapolu. Zakon poznał się na nim i dlatego go wysłano do Alberta, do Paryża i na te dalsze studia? Czy to było takie normalne, że wysyłano braci do innych krajów, do jakichś ważniejszych ośrodków? W zasadzie to było normalne. Jeśli chodzi o zdolniejszych braci, to wysyłano do tych ważniejszych ośrodków. Później już pod koniec XIII wieku, w XIII wieku w połowie wysyłano do ośrodków zakonnych, studium generale, na przykład właśnie w Paryżu. Po XIV wieku już coraz więcej było tych ośrodków zakonnych w różnych prowincjach. Natomiast za czasów świętego Tomasza, i to święty Tomasz był dość wybitnym studentem i wtedy, kiedy Tomasz kończył ten minimalny wiek do wstąpienia na uczelnię, czy uzyskania pewnego tytułu naukowego, to zaraz właśnie go wysyłano, wypychano, bo widziano w nim naprawdę wielki potencjał. To już na przykład narodziło się w Kolonii u Alberta. I są te właśnie te opowieści o tym milczącym wole, że tam Tomasz zgubił notatkę, którą później zobaczył Albert Wielki, był zdumiony jego inteligencją i szybkością jego formowania wywodów logicznych, czy nawet jak pomagał innym w tej nauce i tak dalej. Więc no Tomasz był wybitny takim studentem i to go właśnie tak pchało do tej nauki. No przede wszystkim na uniwersytet tym paryskim, ten najsłynniejszym. No i Kolonia, i potem tym bardziej Paryż, no to były środowiska międzynarodowe i też klasztor był międzynarodowy. Ale to wtedy rozmawiano po łacinie w klasztorze, czy już w tych rodzących się językach wernakularnych? Jak to było? No bo może właśnie ten Tomasz Wilczący po prostu nie mówił po niemiecku, czy w jakimś tam staroniemiecku, tak? Czy coś w ogóle wiemy? To rzeczywiście ludzie byli w stanie się po łacinie dogadać bieżąco, czy... Ja chyba ta znajomość łaciny wtedy. Tak bardzo, tak ogólnie mówiąc, to łacina była takim naszym dzisiejszym angielskim. I już Tomasz już od najmłodszych lat, już na samym początku swojej takiej drogi naukowej, już nawet jako mały chłopiec, już jako oblat, zupełnie już uczył się tej łaciny. Łacina była po prostu językiem wykładowym, językiem kościoła i wykładowym. Więc jeśli nie umiałby tej łaciny, nie zostałby wysłany na wyższą uczelnię. I to było tak podstawowa rzecz wymagana od studentów. I to było czymś normalnym, że każdy posługiwał się tą łaciną. Jeśli mówisz o tych językach wernakularnych, czyli powiedzmy takich miejscowych językach, jeszcze nie narodowych, może takich dialektach, to jeśli były grupy, różnego rodzaju nacje w danym klasztorze, bo mówimy tutaj o Paryżu, gdzie Dominikanie mieli swoje studium generalne, czyli wyższą uczelnię, ale też tam studiowali na Uniwersytecie Paryskim. Jeśli były nacje i ktoś pochodził z okolic Neapolu, skąd się wychował święty Tomasz z Akwinu, to Tomasz z Akwinu mówił właśnie językiem miejscowym, jego powiedzmy takim narodowym. Więc to zależy, ale łacina była takim angielskim naszym. A jak wyglądały studia w czasach świętego Tomasza z Akwinu? Co taki młody dominikanin musiał przejść, a gdzie może zaczynał się już taki poziom ponadpodstawowy dla zdolniejszych? Tak? Kolegensowi to ciekawie mi też pomyśleć, jak zestawić ten dzisiejszy nasz program i braci, których tak jak ciebie na dalsze studia wysyłamy. To była jakaś taka polityka, był jakiś taki ogólny projekt tych studiów, czy to tak, co tam się nawinęło? Można troszkę powiedzieć, że nasze współczesne studia są podobne do tych średniowiecznych, z paroma wyjątkami. Natomiast jeśli chodzi o dominikanów w XIII wieku, takim założeniem pierwszych braci było to, że każdy klasztor miał być szkołą teologii. To może było też bardzo pociągające i atrakcyjne dla fundatorów, dla tych, którzy właśnie, może biskupów, którzy chcieli sprowadzić dominikanów na swoje terytorium, żeby też ta szkoła i ci dominikanie oddziaływali na społeczeństwo. A to była szkoła dla samych dominikanów, czy tak jak nasze szkoły filozoficzno-teologiczne, no, dla świeckich, czy dla kleru diecezjalnego? Kto do tych szkół chodził? Generalnie dominikanie, czyli wszyscy adepci do tej szkoły konwentualnej, czyli tego najniższego stopnia. No to podchodzili już dominikanie po nowicjacie. I oczywiście w późniejszych tam wiekach też mogli się kształtować inni, powiedzmy, oblaci dominikańscy, ale nie byli dominikanami. Mogli potem wybrać swoją taką ścieżkę naukową, karierę, później co będą robić i tak dalej. Na przykład dla kleru decyzjalnego takimi szkołami były te szkoły parafialne, bo przykatedralne. Natomiast każdy klasztor dominikański miał swoją konwentualną, do której właśnie wstępowali nowicjusze, kandydaci do zakonu i to był ten taki pierwszy stopień edukacji. Zdolniejszych wysyłano do szkoły partykularnej, czyli powiedzmy może takie liceum nasze dzisiejsze, gdzie już dominikanie tam już studiowali Pismo Święte, teologię, filozofię. I również, bo nie było obowiązku zdawania całego, przechodzenia tej całej takiej ścieżki kariery naukowej, bo na przykład ta edukacja teologiczna, filozoficzno-teologiczna mogła się kończyć na szkole partykularnej. I to wystarczyło, bo one były na wysokim poziomie. Zdolniejszych, tam były limity wysyłania braci, ponieważ tak w XIII wieku bardzo mało było tych klasztorów, tych studiów generalnych, a więc wyższych szkół dominikańskich. Tak? Powiedzmy takie dominikańskie uniwersytety dla dominikanów. Takie najważniejsze, najwyższego stopnia, które nadawały tytuł doktora nauk teologicznych, taki tytuł dominikański. To były limity wysyłania, bo te szkoły nie mogły przyjąć no, w niewiadomej ilości tam kandydatów, braci. Też prowincje wysyłały pieniądze, składały się na te studia generalne. Potem już od XIV wieku prowincje miały mieć swoje te studia generalne, żeby nie wysyłać tych braci, ale ta mobilność i ta wymiana braci była dość taka powszechna w Europie, u nas. I jeszcze w ramach, jak jesteś regensem, to może też taka podpowiedź, może taka rada, no ale ty ją i tak realizujesz. Coś, co jest, albo może cię tak ucieszyć, że to właśnie wysyłanie braci za granicę do innych ośrodków, mimo że na przykład dana prowincja konkretna miała swoje studium generalne i wysyłała do innego kraju, do innej prowincji, już służyło edukacji, nauce i wykształceniu, ponieważ dla dominikanów właśnie ta mobilność, zmiana miejsca, poznawanie innego kościoła, innej mentalności ludzi też było właśnie jakąś taką formą wykształcenia, poznawania świata, poznawania Boga. Więc to miało też swój wymiar edukacyjny. Nie tylko studiowanie w jednym miejscu i czytanie książek, ale też poznawanie świata innego niż w którym ja się urodziłem, skąd pochodzę. Potem jak oni wracali do swojej prowincji, to mieli większy ogląd na świat, nałożone na myślenie ludzi. Nie byli może, przepraszam za wrażenie, zaściankowi, tylko właśnie bardziej otwarci. To miało charakter właśnie też takiego studium dominikańskiego, ta wymiana. Także to był najwyższy element. Ci, którzy byli wybitni jak święty Tomasz z Akwinu, wykładali, przejmowali katedry teologii filozoficzne na uniwersytetach świeckich. No właśnie, bo Tomasz, on skończył studium generalne w Paryżu, został doktorem, ale nie wrócił ani do Neapolu bezpośrednio, ani nawet nie poprzestał na tej dominikańskiej szkole, tylko był wykładowcą, był profesorem Uniwersytetu Paryskiego, co zresztą wiązało się z kontrowersjami. Kiedy miał wygłaszać taki wykład inauguracyjny, to wręcz król wysłał swoich łuczników, jeśli się nie mylę, w każdym razie swoją straż, bo były ataki przewidziane przede wszystkim profesorów świeckich, ale to jest mylne, świeckich w sensie diecezjalnym, związanych z diecezją, bo jedną katedrę miał franciszkanin, drugą miał dominikanin i to się nie podobało. Nie podobało się, ponieważ mendykanci mieli coraz większy wpływ na uniwersytet, ale też na myślenie uniwersyteckie, myślenie o kościele. Natomiast tutaj, jak wspominaliśmy wcześniej, chodziło też o finansowanie. I to było na tle, oczywiście na tle pieniędzy, ale też rozumienia ubóstwa, koncepcji ubóstwa, pewnej takiej rywalizacji. I takim czołowym przedstawicielem tego ruchu, który krytykował mendykantów, był Wilhelm Santamur. Nie wiem, czy dobrze mówię po francusku, możesz mnie poprawić. Który właśnie potrafił nazwać mendykantów nowymi heretykami. Tymi, którzy zniszczą Kościół. Ponieważ ubóstwo, które reprezentują, jest, jak zobaczył, to jest hipokryzja, że to nie jest prawdziwe ubóstwo, a poza tym ubóstwo nie było kojarzone z czymś, ze szczęściem, z czymś dobrym, tylko właśnie z jakimś złem, ponieważ z jakimś brakiem. I nie powinniśmy propagować tego stylu życia. A dominikanie nie żyją tak radykalnie razem z franciszkanami, przyjmują katedry, są coraz bardziej popularni, mają coraz więcej klasztorów na świecie i dochodziło właśnie na tym punkcie do wielu konfliktów. Jednak dominikanie zdołali razem z franciszkanami uniknąć tego konfliktu, ale tu tak nabąknę, że byli wtedy w tym konflikcie takim między klerem decyzjalnym, może też władzą świecką, byli razem ci mendykanci. W latach 70. to później oni byli ze sobą w konflikcie, kto żyje ubogo i na czym polega rozumienie ubóstwa. Tam święty Tomasz właśnie mówił, że ubóstwo może się zmieniać w zależności od czasów, w których żyjemy, warunków, że tak jak chciał święty Dominik na samym początku, nie musimy już pod koniec XIII wieku tego przestrzegać, możemy zmieniać. To ubóstwo się zmienia też do społeczeństwa, w którym żyjemy, do nas samych. Na co właśnie franciszkanie, którzy zawsze chcieli tak radykalnie żyć, według tego radykalnego ubóstwa, sprzeciwiali się mocno temu, że to nie jest prawdziwe ubóstwo i naśladowanie Chrystusa. Ale wiadomo, te konflikty zawsze i potem też będą. Mamy potem reformę obserwancką i też właśnie powołano się na to ubóstwo, kto żyje jak Chrystus ubogo, czy jak święty założyciel. Obserwancko, może wyjaśnimy, co to znaczy żyć obserwancko i co to ma z reformą wspólnego. Słowo obserwancja, czyli przestrzeganie reguł zakonnych, zasad życia zakonnego, z czym się wiąże również przestrzeganiem ślubów, powrotu właśnie do źródeł, radykalne naśladowanie własnego założyciela, reforma wewnętrzna danego klasztoru czy zakonu. Życie według określonych reguł zakonnych. Też również jakaś może reforma tych reguł, skoro na przykład one się zmieniły na przestrzeni wieków i ta obserwancja już się zrodziła w XIV wieku. I jeśli chodzi o naszą historię dominikańską, no to co jakiś czas wracały te echa, koncepcje powrotu do reformy życia obserwanckiego. Więc tu jeśli mogę nawet taką ciekawostkę powiedzieć a propos tego, ponieważ... Takie lubimy najbardziej. Bo Proszę zobaczyć, że Dominikanie się nie podzielili w ciągu 800 lat. Tym się różnimy od franciszkanów. Tym się różnimy od franciszkanów, że na tle tego rozumowania ubóstwa, kto żyje bardziej ubogo, tak jak święty Franciszek, to dochodziło do tych konfliktów, które doprowadzały do rozłamów, do podziałów. Stąd mamy właśnie no, różne rodzaje franciszkanów. No, reformaci, ta nazwa też coś mówi, prawda? I tak dalej, i tak dalej. U Dominikanów właśnie potrafiliśmy, to ze względów też strukturalnych naszego zakonu, przez to, że kapituły mają prawo zmiany, że nie trzymamy się sztywno danych reguł. I święty Dominik tego chciał, żebyśmy również to, co on prowadził zakonu, że to też można zmieniać. I jakby oddał władzę kapitule, czyli braciom. Dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni i możemy dostosowywać no, to, jak żyjemy, do właśnie społeczeństwa, do tego, jak żyjemy teraz wszyscy, modyfikować może też nasze tradycje. Wszystko po to, ponieważ Dominikanie zostali założeni w celu kaznodziejstwa, zbawiania dusz i to jest najważniejsze. Więc święty Tomasz z Akwinu właśnie to podkreślał, że jeśli chodzi o kaznodziejstwo i studium, to można właśnie zmienić tą koncepcję ubóstwa, dokonać pewnej zmiany. To ubóstwo nasze nie jest środkiem, celem doktryny, ale jest właśnie środkiem. Ma nam pomóc. Tak właśnie wspominałem na początku, że Dominikanie przez to, że są ubodzy, nie mają własności prywatnej, nie mają beneficjów, są takimi lekkimi osobami, wolni, po to, żeby głosić jeszcze z większą mocą. Lekkimi, to no, ciekawe, odpowiesz na to pytanie, czy nie. Święty Tomasz był otyły, czy nie? Znalazłeś jakieś odpowiedzi na to? No właśnie są przekazy Wilhelma Stocka i całe te legendy, że po prostu był dość osobą otyłą i potrzebował mieć wyciętą ten fragment stołu, żeby mógł czytać i tak dalej. I jest to prawda. Natomiast ja tak osobiście podejrzewam, że musiał mieć jakąś cukrzycę albo choroby, problemy z metabolizmem, ponieważ jeśli pomyślimy sobie o diecie, jaką mieli Dominikanie w ówczesnym czasie. No nie było fast foodów, nie było smażeniny. Nie było fast foodów. Można się przyczepić tylko do tego, że może siedzący tryb życia świętego Tomasza doprowadził do tego stanu, w jakim go później opisano. Natomiast wydaje mi się, że musiał cierpieć na jakąś taką chorobę. Nie jestem lekarzem, to się nie znam i miał jakieś takie predyspozycje. A dieta dominikańska składała się wówczas z ryb. Dominikanie mogli jeść mięso i więcej, jedynie ci chorzy. Ci, którzy czuli się po prostu źle, mieli jakąś gorączkę. Czy zasadniczo to była zdrowa dieta? Generalnie zdrowa dieta, nie miał jak... Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jedynie siedzący tryb życia mógł go doprowadzić do tego stanu. Ale... Zresztą a propos ryb, nie wiem, czy pamiętasz, jest ta opowieść o tym, kiedy Tomasz już umierał, tak? I był w opactwie cysterskim. Wstępował do benedyktynów, ale umierał w opactwie cysterskim. I takiego... Jedno z ostatnich życzeń, jakie miał, to chciał śledzie. Ale te śledzie tu się nie wzięły znikąd, ponieważ w średniowiecznym Paryżu dostawa produktów z Morza Północnego czy z kanału La Manche była tak zorganizowana, że codziennie były świeże śledzie sprowadzane. Znaczy był system nocą sprowadzania świeżych ryb, żeby można było zjeść. I on w tym Paryżu miał świeże ryby. Znaczy nie mrożone, nie z supermarketu, ale już taki transport, handel działał w średniowieczu. Znaczy my w Polsce nie mamy świeżych ryb tu w Krakowie czy coś, a Tomasz miał. Tak więc... Można powiedzieć, że chcesz być jak święty Tomasz, jedz śledzie. Tak. To jest, jeśli dotykamy tematu właśnie ryb i tych śledzi, to była właśnie, jak powiedziałem, podstawowa dieta Dominikanów w ówczesnym czasie. I Dominikanie bardzo starali się, i to często w dokumentach fundacyjnych klasztorów, szczególnie polskiej prowincji, jest zaznaczone takie prawo do połowu ryb. I to była oznaka, jak na przykład badam te dokumenty i w fundacji pierwszych klasztorów w naszej prowincji, to jest dla mnie taki sygnał, aha, zaraz przyjdzie wspólnota cała, 12 osób, czyli ten pełnoprawny konwent. Przyjdą ludzie, skoro pojawiają się ryby, to są ludzie. Co do tych ryb pito? Wino, piwo, wodę? Coś wiemy? W zależności od miejsca. Aha. W zależności od miejsca. W zasadzie pito wodę, ze względu na taki charakter pokutny. Wino, jeśli chodzi o kraje południowe, to wino, a większą ilość wina piły osoby, które się gorzej czują, chore. Natomiast tam, gdzie było zimniej, no to piwo. Natomiast to piwo to oczywiście było nie takie, jak mamy dzisiaj, tylko bardzo lekkie, nie wiem, może dwuprocentowe, czy może rozcieńczane, tak? Takie może być rozcieńczane i ono było do wypicia na już, ponieważ nie było warunków do przechowywania i tak dalej, więc to było coś takiego świeżego do wypicia. Taki, powiedzmy, kompot. I bardzo lekkie piwo i bardzo pożywne. Tak jak piwo bezalkoholowe, ma wiele składników takich odżywczych, polecany jest biegaczom do picia. Są same takie wskazania zdrowotne, to właściwości zdrowotne picia bezalkoholowego piwa, więc podobnie możemy się poczuć, pijąc bezalkoholowe piwo, poczuć jak Dominikanie w średniowieczu. Tutaj trochę uciekając, ale podobnym, taka ciekawostka piwna, bo mamy piwo Paulaner. Nie chcę, żeby to była jakaś reklama, tylko po prostu Dominikanów, szczególnie niemieckich, nazywano Paulinami, Paulistami, dlatego było Paulaner. Dlaczego? Bo w niemieckich prowincjach takim częstym patrocinium, czyli wezwaniem Kościoła, był Święty Paweł. Święty Paweł też apostoł, głosiciel, jako apostoł, misjonarz. Dla nas Dominikan bardzo ważna, dla świętego Dominika, on zawsze jest przedstawiany, ten, który nosi Ewangelię Świętego Mateusza, listy Pawłowe, bo Święty Paweł był apostołem pogan. Mówił właśnie o trudach apostolskiego życia i często w dokumentach fundacyjnych, w różnych dokumentach dominikańskich są fragmenty ze Świętego Pawła, na przykład jeśli chodzi o dokument fundacyjny z Krakowa z 1227 roku jest właśnie "Gdzie duch, tam wolność". To jest właśnie wzięte z drugiego listu do Koryntian. Jak dobrze pamiętam, drugi list do Koryntian. I tam jest właśnie cały czas później kolejne ustępy o trudach apostolskiego życia. Że będzie cierpiał głód, prześladowanie, radość, nieszczęście i tak dalej, i tak dalej. Więc dla Dominikanów Święty Paweł był tak bardzo ważnym świętym, takim patronem. I często, szczególnie Dominikanie z prowincji niemieckich, zakładali klasztory pod wezwaniem Świętego Pawła, dlatego nazywano Dominikanów Paulinami, Paulistami. A Dominikanie też mieli swój taki mini browar, więc potem te tradycje jakoś przetrwały do naszych czasów. No, Święty Paweł też oczywiście dla Tomasza był ważny, mamy chociażby to już przetłumaczone na polskiego komentarze do listów Pawłowych, więc to myślę, że zasadniczo dla kaznodziei to był ważny punkt odniesienia. A no właśnie, Tomasza przyciągnęły studia, przyciągnęli kaznodzieje, a sam Tomasz głosił kazania, czy zamykał się z tymi książkami? No bo my mówimy Dominikanie, tak? No ale to jest zakon kaznodziejów i myślę, że szczególnie w tych pierwszych wiekach, zwłaszcza, że Dominikanie byli jedynymi, którzy głosili kazania poza biskupami, mieli do tego prawo. To jak to mogło wyglądać w przypadku świętego Tomasza? Bycie kaznodzieją. Jeśli mówimy o Dominikanach w XIII wieku, średniowiecznych, to musimy pamiętać, że wszyscy byli kaznodziejami, natomiast nie każdy mógł głosić kazania. I teraz pytanie, jak oni głosili te kazania, bo my mamy, tak jak kazania się mówi w kościele. Natomiast do połowy XIII wieku, do lat 40. XIII wieku Dominikanie nie głosili w swoim kościele. Nie było takiego zwyczaju. Kościół Dominikanów to było miejsce, gdzie odmawiali swoje oficjum, modlitwę brewiarzową i tylko tyle. Zamknięta była dla ludzi z zewnątrz. Dominikanie jak wychodzili i głosili, to na targach, na ulicach, tam gdzie jest dużo ludzi i w kościołach parafialnych. Dlatego w ten sposób byliśmy taką odpowiedzią na postanowienia IV Soboru Laterańskiego, gdzie właśnie wskazywano, że to życie miejskie ma być ludzi w parafii. I my właśnie nakierowaliśmy ludzi do parafii. Czyli ostatnim miejscem, gdzie można było słyszeć dominikańskie kazanie, był klasztor dominikański. Jak chcesz posłuchać dominikanina, to na pewno nie idź do jego kościoła. Nie idź do jego kościoła, idź do kościoła parafialnego. Natomiast od połowy XIII wieku, bo to jest związane też z tymi konfliktami, o których już rozmawialiśmy, mówiliśmy wcześniej, dominikanie zaczęli robić w swoim kościele, dzielić klasztory na kościół fratrum et laicorum, braci i świeckich. i one były podzielone tak zwaną przegrodą chórową, czy też lektorium nazywano. I wtedy przychodzili ludzie do tego kościoła i tam też zaczęli głosić Dominikanie i sprawować swoją liturgię. To jest też moment, kiedy zaczęła rozwijać się liturgia dominikańska. I wtedy kaznodziejstwo przeniosło się głównie do kościołów dominikańskich od połowy XIII wieku mniej więcej. Więc i teraz wracamy do kto mógł głosić i do Tomasza. To wszyscy byli kaznodziejami, ale nie każdy mógł głosić. Musiał mieć odpowiednią licencję na głoszenie. Odpowiedni też tam wiek i to przeor decydował, kto może głosić, kto nie. Ci, co powiedzmy zbierali jałmużnę, to przy okazji też głosili, bo rozmawiali z ludźmi. Byli ci, co mieli licencję, mandat do głoszenia, mogli głosić właśnie w tych kościołach na zewnątrz, mogli też spowiadać, czy też w środku, we własnym kościele albo poza. I też, jak mówimy o Tomaszu, bo Tomasz wykładał na uczelni, to również kazania, one nie były głoszone, jak mówiłem o średniowieczu, w trakcie mszy świętej, tylko po. I często te kazania też głoszono na uniwersytetach. Stąd też taki model głoszenia kazań uniwersyteckich do społeczności uniwersyteckiej, do wszystkich, którzy przyjdą. I tutaj święty Tomasz z Akwinu jak najbardziej głosił te kazania. Niewykluczone jest, ale to tego dokładnie nie wiem, że kiedy już do momentu, kiedy został wykładowcą, to też normalnie zbierał jałmużnę, prowadził też działalność kwestarską, tak jak wszyscy inni bracia w klasztorze. I wtedy też głosił, musiał przejść też ten etap taki kaznodziejski w swoim życiu. A jako profesor dostawał wynagrodzenie, bo to jakoś nam umknęło. Ta katedra, którą miał na Uniwersytecie Paryskim, ona się wiązała z jakąś pensją, czy to jest kalka współczesna, że wykładowca dostawał pieniądze jakieś? O, tutaj szczerze nie zastanawiałem się nad wynagrodzeniem dla świętego Tomasza z Akwinu. Tak, i mi się wydaje, tutaj nie potwierdzę tego, ale wydaje mi się, że dostawał. I ponieważ są takie zapisy w konstytucjach XIII-wiecznych, że bracia mają się rozliczać ze wszystkiego, co dostaną z pracy. Czyli jest założenie, że coś dostają. Czyli tutaj rozliczać. Zakładam, że dostawał i nie robił tego za darmo, natomiast to nie była jego własność, ale musiał się z tego rozliczyć z syndykiem klasztoru czy tam z przeorem. Więc zapewne dostawał i też mimo, że nie dam powiedzmy przypisu źródłowego do tego, to jednak konflikt pomiędzy na tych katedrach teologicznych na Uniwersytecie Paryskim wiązał się też właśnie z pozycją, nie tyle taką pozycją, takim prestiżem, ale też po prostu z wynagrodzeniem. Więc to mogło też sprawić, że wybuchł ten konflikt na tle finansowym, skoro zakony mendykanckie, żebracze, z nazwy żebracze, przyjmują te katedry, mają coraz większy wpływ, co się również wiąże z wynagrodzeniem, to trochę to jest sprzeczne z ideą ubóstwa radykalnego u nich. Więc tutaj nie jestem pewny, jaka wysokość tego wynagrodzenia była dla świętego Tomasza z Akwinu. No ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To tak, coś tam to jest musiało być. 6 grudnia 1273 roku Tomasz ma doświadczenie mistyczne. Inni twierdzą, że jakiś wylew, jakiś udar, cokolwiek to było. 3 miesiące później w drodze na drugi Sobór Lioński umiera. Znaczy wcześniej ma wypadek, spada z konia, kilka dni jest leżący, ale ostatecznie umiera. Czy dotarłeś do jakichś informacji o tych ostatnich dniach, w zasadzie miesiącach Tomasza z Akwinu, co się tam wydarzyło i w jakich warunkach umierał, jak ta jego śmierć wyglądała? Znaczy, dużo się o tym mówi, że właśnie po tym doświadczeniu mistycznym Tomasz przestał tworzyć. Słyszałem o koncepcji, że może wpadł w jakąś taką depresję, czy wypalenie zawodowe, nie wiem jak to nazwać. Natomiast jedno jest pewne, że rzeczywiście zakończył pisanie swojej summy teologicznej, natomiast komentarz do Pieśni nad Pieśniami. Powstał, chociaż go nie mamy. Chociaż tak? Ale właśnie... Druga księga poetyki Arystotelesa. Tak, więc jakby on tworzył cały czas. Może to doświadczenie mistyczne sprawiło, że zajął się mniej takimi technicznymi rzeczami, jakim była suma, czy też pisanie tego podręcznika dla studentów. Ta suma właśnie po to, w tym celu powstała, a właśnie zająć się czymś takim bardziej mistycznym i większym. Właśnie tutaj, jak mówisz o tym, że Tomasz spadł z konia, to jakby potwierdza się to, oczywiście to jest moja taka hipoteza robocza i zupełnie jeszcze nie przebadana, jak mówiłem właśnie o tych jego hipotetycznych chorobach, czy może właśnie dostał wtedy ataku serca, może to było związane właśnie z jego otyłością, nie wiem, może to sprawiło, że właśnie upadł i gorzej się poczuł i zmarł. Natomiast tak, to jest jeszcze kwestia do przebadania dla specjalistów. Tomku, to na koniec chciałbym się ciebie zapytać tak już bardzo osobiście. Do czego ciebie inspiruje Tomasz z Akwinu? Kim jest dla ciebie, co dla ciebie jest w nim ważne? Mnie najbardziej zaskakuje to, jak święty Tomasz z Akwinu strasznie chciał być w zakonie, ponieważ miał ten czas taki, gdzie jego rodzina zniechęcała go całkowicie do tego, żeby był dominikaninem. Już bardziej chcieli, żeby był opatem na Monte Cassino. I robili, nawet go uwięzili w wieży, przesyłali prostytutkę, która miała go właśnie odciągnąć od tego zamiaru wstąpienia do zakonu. On strasznie chciał zostać w tym zakonie. Walczył nawet o to. I oddał całkowicie swoje życie dla poznania prawdy, czyli Boga. I mimo że on nie podróżował jakoś często i wiele, nie był takim płomiennym kaznodzieją wędrującym od prowincji do prowincji, tylko przesiedział w tym zaciszu swojej celi i na uniwersytecie, to jednak oddał całe swoje życie dla Boga, dla poznania Boga. Dzięki temu jego życiu i jego dziełom my możemy też zbliżać się do Pana Boga. I to mnie najbardziej właśnie inspiruje, że potrafił powiedzieć sobie, że stracę swoje życie, żeby zyskać nowe, żeby właśnie to szczęście, doświadczyć tego szczęścia i żyć w tym szczęściu, którym jest Bóg. I to może jest tak dla każdego z nas, może dla mnie szczególnie, który też żyje w zakonie i studiuje, że to, co robię, to nie jest na marne, tylko to właśnie tutaj, mimo że studiuję historię, poznaję Boga, poznaję człowieka, to jak Bóg kierował tą historią i jak dawał znać o sobie w przeciągu 800 lat, jak badam od założenia naszego zakonu ten moment. I to jest niezwykle inspirujące, że to nie pójdzie na marne, tak jak nie poszło właśnie życie i dzieła świętego Tomasza z Akwinu na marne, mimo że nie podróżował zbyt wiele i nie żył zbyt długo, to jednak inspiruje nas do dzisiaj. Nawet inspiruje do tego stopnia, że rozmawiamy właśnie tutaj o nim. Bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. A my widzimy się za tydzień z kolejnym moim gościem i kolejnymi wątkami wiecznie żywego świętego Tomasza z Akwinu.